Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj dalej składanie silnika S312 Cypo, potocznie nazywany silnikiem z ciapka, dwucylindrowa jednostka, dla tych, co nie wiedzą, ale myślę, że wszyscy doskonale wiedzą. Widzicie, już część jest złożona, została obudowa sprzęgła, jak i założone tłoki z korbowodami już na swoim miejscu. Co tu mogę Wam wiele powiedzieć? No, w poprzednim odcinku ze składaniem tego silnika parę osób wyłapało moją gafę, do której się muszę przyznać, bo z tego, co tam widzieliście, ja nawet potem tego nie widziałem, tylko potem oglądając i tam czytając komentarze, przeglądając, zauważyłem, że tam parę osób napisało, że na odwrót mówiłem dobrze, a złożyłem źle. I potem szedłem sprawdzić jeszcze to, no i okazało się, że no faktycznie założyłem odwrotnie tłok z korbowodem. No i to musiałem poprawić, ale na szczęście nagrzewając lekko tłok, wychodzi leciutko stworzeń i można obrócić to bez żadnego problemu. Tak więc to poprawiłem, złożyłem to i powinno być wszystko ok. Teraz wystarczy złożyć rozrząd, misę olejową, jeszcze pompę olejową, takie tam pierdoły, głowice. O, pompa wróciła z regeneracji, pompa i wtryski wróciły z regeneracji, jak i głowica. Wszystko jest już zrobione. Pompa jest cała zrobiona, w pompie, no sekcje, wiadomo, standardy, tam wszystko jest zrobione tak, jak się należy. Nowa pompka zasilająca poprzednia, tam była chyba też szrot, także wleciała nowa pompka zasilająca, wtryski zrobione, wtryski, o, dostały nowe czapeczki, te tu kołpaki, nowe końcówki wtryskowe, no i powinno to wszystko fiurać. Co tutaj do głowicy? Głowica została tak, zrobiona, płaszczyzna jest zrobiona, nowe zawory, nowe prowadnice, nowe gniazda zaworowe, wszystko tak, żeby ona była jak nowa, tylko stara obudowa, no to jeszcze ją trochę tam jakąś tam farbą powsikali, żeby to tak było, nie wiem, ale zawsze malują to tam po regeneracji, ale nie wnikajmy. Co tu teraz mogę powiedzieć? Teraz obudowa rozrządu. Rozrząd i kładziemy go do góry nogami, składamy misę, pompę olejową i można wtedy przyjść do góry. Góra, głowica i powoli będzie można go odpalać. A więc co? Nie przedłużając, bierzemy się do roboty. Pierwsze, co trzeba zrobić, to wszystko ładnie odtłuścić. Te wszystkie tutaj powierzchnie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. O, nowa szmatka i wszystko ładnie wycieramy, tak aby nie było tu żadnego brudu. O, tu widzicie, niby wszystko czyste, ale jednak zawsze coś tu siedzi, jeszcze to się przedmucha ładnie. Uszczelniacz już też nowy nabity, o, tu można wytrzeć, jeszcze to dmuchnę. Co jeszcze tutaj zrobiłem, to o tak, założony został kawałek rozrządu. On tutaj, kurde, tu chyba byli nasi. Nie wiem, co to miało na celu, czemu on tutaj jest taki pokaleczony. Nie wiem, czemu to tak tu ktoś pokaleczył. Ale tego się raczej już nie dowiemy. O, tu. Teraz tu ładniejsze powietrze można potraktować. Tu to jeszcze zmyć. O, tu ten brud. Te gwinty jeszcze przeczyściłem gwintownikiem, wszystkie gwinty są ładnie przeczyszczone, w niektórych było trochę syfu, a lepiej go uniknąć, także teraz są wszystkie gwinty ładnie czyste, nowe śruby przychodzą, śruby są zakupione, twarde, ładne, nowe. I teraz tak, te tu powierzchnie, gdzie przychodzi uszczelka, ja lekko uszczelniam, o, pastą uszczelniającą, leciutko smarując, tak aby było to zatłuszczone, ale nie tak, żeby to wychodziło. O, tak, leciutko rozsmarowujemy, pamiętając o tym, żeby były ręce czyste, bo czystość to jest podstawa takiej roboty. O, ciach, i tak delikatnie, aby to było tak zasmarowane, ale nie tak, że to wszędzie sople wychodzą, bo wtedy wszystko idzie na smok i może powodować to, że pompa nie będzie zaciągała dostatecznej ilości oleju, co może w
ostateczności spowodować uszkodzenie silnika. O, tak. Tu troszkę więcej, bo tu jest troszkę mało. Tu jest naprawdę mało. Około tych tutaj kołków ustalających trzeba ładnie to wysmarować. O. Oryginalne, jak są oryginalne osłony, to to wszystko ładnie pasuje, ale Wam pokażę za chwilę, na co warto zwrócić uwagę. Pomału, tu są uszczelki. To jest... Co to jest ta? To jest ta uszczelka. Pomału, ona przychodzi tak czy tak? Tak, o. Tak ona tu przychodzi. O. Tak. O, wszystko super. O. Wszędzie ładnie dolega. Teraz tak, teraz tu tak samo smarujemy. O. Cienka warstwa, nie grubo. Tu nie ma potrzeby, to i tak wszędzie bokiem ładnie wyjdzie. A sami wiecie, jak niektórzy to składają. Walą tego, nie wiadomo o jakiej ilości, tego czerwonego, fajnego silikonu, tego najlepszego. O. I wtedy to się mści. Dlatego nie chcemy. O, ciach. Ładna, cieniutka warstewka. I zakładamy. Kołki ustalające są. Tak więc nie ma innej możliwości, żeby to w jakiś inny sposób przykręcić. Tutaj przychodzą raz, dwa, trzy, cztery śruby. Te najpierw skręcamy, potem montujemy koła. Tak już widzicie, mamy rozrząd skręcony. Wszystko jest na swoim miejscu. Pewnie dużo ludzi pewnie zauważy, że nie ma tutaj tej blaszki zabezpieczające oraz tutaj na wierzchu powinna być taka blaszka zabezpieczająca i też jej nie ma. Pewnie ludzie zauważyli to, raczej wy pewnie zauważyliście, ale ja tutaj od tego trochę odszedłem. Nie mogłem ani tej blaszki dostać, ani tej podkładki. Tak więc wiecie co, tą z rani mówiłem, bo po poprzednich odcinkach pokazywałem, jak co tu było kombinowane i dla mnie to trochę tak, jakby to powiedzieć, no niefachowo, co tu mogę wiele mówić, ale lepiej będzie to wkleić na klej to, tu dwie śrubki te tu oraz tą, lekko dać kleju na kropelkę na koniec gwintu i żeby to niebieskim, o takim niebieskim oto klejem to sklejam, o widzicie, jeszcze troszkę kleju wypłynęło, tak, resztka jest, dlatego mam go do góry nogami, wkleiłem tutaj tą śrubę, te tu dwie śruby, tak żeby to wszystko było w kupie. Tak samo tutaj pod spodem te cztery śruby, co tu są, one też powinny mieć takie zabezpieczenia. Tutaj jak te duże, one... Ja tu może mam jeszcze powoli. O, tu powinny być takie mniejsze, tylko że na ósemkę i zaginane. Tak samo tutaj też te wkleiłem, żeby nie było tych blaszek. I to wszystko powinno tak samo spełniać swoje zadanie, jak te blaszki, ten klej. Wszystko jest ustawione. Zobaczcie, tu mam S i S. Czyli tutaj to już złożone jest. Tak samo S1 i S1. Tutaj jest też S samo. Nie wiem czemu. Ale jest dobrze. I tutaj mamy 0 i 0. Czyli wszystko tak jak być powinno. I tutaj też na pompie jest 0. Oraz tu gdzieś, czekajcie. Na pompie powinno być... O, tu jest znak, ale nie wiem czy to jest fabryczny znak, czy to jest zrobiony przez kogoś. I na to będziemy składać tu. Tak więc zaraz... Nie wiem czy zaraz będziemy składać, czy... To jak już będziemy silnik mieli postawiony. W każdym razie najpierw trzeba teraz skręcić, zamknąć tą całą obudowę tutaj. Założyć jeszcze to koło. Tu trzeba założyć. Bo jak założymy obudowę, już nie będzie to możliwe. Tak więc zakładamy to. Otłuszczamy już kolejne powierzchnie. O, wszystko ładnie wyczyszczone. Widzicie, to się wszystko, ten jasny kolor się szybko brudzi, ale to nic. O, tu ładnie już czyścimy. Koła złożone, tak już możecie zauważyć. O, ładnie ciach, ciach. Wszystko otłuszczone. To koło już prawidłowo usadowione. Jeszcze teraz tak, odrzutnik oleju. O, on jest trochę taki
wychybotane, ale przyjdzie tutaj teraz to koło pasowe. Ono tutaj dociśnie. Trzeba też jeszcze bardzo dużą uwagę zwrócić na to, aby to koło nie było zbytnio wypracowane i aby te wszystkie powierzchnie były tutaj jak najbardziej gładkie, żeby tutaj nie powstawał wyciek. O, i tak to będzie siedzieć wszystko. To jeszcze bardziej wyjdzie, ale no nie będziemy teraz tego montować. I teraz, gdy już mamy już wszystko przygotowane, możemy założyć tą obudowę. O, i wszystko nam siedzi jak należy, ale aby wszystko jeszcze było ok, to możemy jeszcze teraz założyć to koło pasowe, bo ogólnie niby tolerancji nie ma, ale te dziesiątne milimetra zawsze to może trochę podać. Chociaż tutaj nie ma z tym problemu, bo tutaj ta obudowa jest oryginalna i ona jest dobrze wycentrowana, a sami wiecie, że różnie to bywa, szczególnie w 60, że te obudowy są, szczególnie te już zmieniane, że one są bardzo złej jakości i niestety, ale bardzo jest często tak, że one nie chcą współpracować i się dzieją różne jaja. Ale to może kiedyś w odcinku opowiem jakimś, ja będę jakąś 60 robił, co należy zrobić, aby pozbyć się wycieku. Miejmy nadzieję, że to będzie dla każdego jakaś taka rada, ale póki co zajmujemy się 30, żeby to tutaj wszystko dobrze zrobić, żeby nie było poprawek i to poprawnie złożyć. Tak więc to już siedzi na swoim miejscu, teraz wystarczy dookoła ładnie poskręcać i wszystko jest, będzie skręcone na takie właśnie ładne nowe śrubki klasy 8-8. Tak więc jak będę miał skręcone, pokażę wam efekt. Obudowa już jest na swoim miejscu. Pompa wtryskowa również. Udało mi się ją wkręcić łatwo, elegancko. Zobaczcie, tak chcę wam coś pokazać, tak abyście wy tego nie popełnili błędy, co ja kiedyś, jak jeszcze, nie wiem, chyba jeszcze chodziłem do szkoły, to robiłem remont silnika taki. To sąsiadowi robiłem. I zamiast tutaj takich cienkich podkładek dałem, myślę sobie lepiej, dam pod takie podkładki poszerzane, jeszcze sprężynówki chyba dałem, nie pamiętam, ale gdy założyłem to koło, to nie było słychać tego, ale tarło i w końcu aż wyluzowały te śruby i powstał wyciek, chyba pompa nawet już luźna nawet była. Teraz na co chcę zwrócić waszą czujność, tu są takie jakby wgłębienia tutaj takie, gdzie są tutaj te podkładki i te podkładki, zwykłe podkładki 8 idealnie pasują w te wgłębienia, dlatego tu ta powierzchnia teraz jak ta podkładka jest, ona jest równa z tą powierzchnią aluminiową, to wszystko fajnie siedzi, teraz wystarczy tylko o kółko pasujemy tutaj na ten znak, o ciach. Tylko teraz jeszcze jedna taka kwestia, bo to nie jest tak, że tylko my to tak wsadzimy, tylko trzeba o 0 z 0 zgrać, tu jest 0 i obrócimy to sobie normalnie kluczem i powinno wszystko wtedy już grać. O, także widzicie 0 i musimy teraz tylko kluczem, tylko teraz klucz 19, tu jest 17, tu jest 19. O, obrócimy sobie pompą w odpowiednim miejscu, powoli, to nie to, o i mamy tutaj znak, ten znak z tym znakiem zgrywamy, skręcamy tutaj takie zwykłe 8, twardość 8,8 minimum tutaj na to koło i tutaj wszystko dokręcamy i powinno fiorać, a ewentualnie jeszcze poprawimy kąt wtrysku. Tu to na razie ten dekelek tylko załapie, tak żeby tu olej nie chlapał do odpalenia i będziemy ewentualnie tutaj korygować na tych fasolkach kąt wtrysku, tak aby było wszystko ok. I tyle, no co tu wiele więcej mówić. Uszczelniacz. Są dwie szkoły wkładania tych uszczelniaczy. Jedna jest taka, że wkładamy go na sucho, druga, że na mokro. Ja tutaj te zwykłe uszczelniacze zawsze wkładam na mokro, leciutko olejem smarując tu tą powierzchnię, on fajnie nam skakuje. Co innego, gdyby to były te uszczelniacze, nie wiem jak one się fachowo nazywają, takie bez sprężynek, takie wargowe, to one ma taką wargę, taką z tego materiału, że go się przeciąga. Ci co robią przy samochodach na pewno będą wiedzieć, jak one się fachowo nazywają. Niestety ja tego nie wiem.
I te składamy na sucho, pod żadnym pozorem nie smarujemy, tylko że tam jest taka różnica, że gdy go zamontujemy, on musi odstać parę godzin na to, aby on z powrotem wrócił do swojej formy i ładnie wszystko uszczelniał. Tak więc ja skręcam to i widzimy się przy składaniu miski albo pompy cieczy chłodzącej, ale to chyba za chwilę. Tadam! Przyszły krasnoludki i złożyły cały silnik. A tak na poważnie to niestety miałem problem z baterią i rozładowała się, a nie miałem drugiej. I musiałem chwilę poczekać, że się naładuje. I niestety nie nagrałem tego, jak tą resztę składam. Ale za to mam teraz baterię podładowaną. Nie zajęło to długo. I mogę dla Was nakręcić cokolwiek, jeszcze jakiś materiał opowiadający, co tu zaszło. Co tu zaszło? Pompa już była prędzej założona. Tu już, jak widzicie, wszystkie przewody zostały założone. Wszędzie nowe podkładki. Wtryski po regeneracji, pompa po regeneracji. Kolektor ładnie założony. Ta tu śruba została trochę, bo to czego innego została, bo niestety nie miałem takiej śruby nowej, ale fajną tu zastosowałem, taką samochodową śrubę z takim fajnym łebkiem. Dociąłem na wymiar, pasuje, super jest. Ale wiecie co? Ja to jednak jestem paprok. Ja go jeszcze ani nie odpaliłem, a on już cieknie. Tu cały zażegany jest, ja nie wiem, to ja się nie daję do niczego. Masakra. A tak całkiem na poważnie, to tutaj muszą być szpilki i tutaj są na wylot. Nie wiem, czemu są na wylot, bo czy to w każdym? Nigdy nie zwracałem na to uwagi, ale no, gdy nalewałem olej, bo już olej mam zalany, tędy się przelewał olej i tutaj sobie leciał po korpusie, tu z góry w dół. No i niestety wyleciał olej. Ale wkręciłem tutaj takie tymczasowo śruby. Docelowo będą szpilki, tak jak i przy rozruszniku. Tutaj jednej szpilki brakuje. Muszą być wszystkie szpilki, dlatego że ja jestem pod tym względem trochę pedantyczny i ja lubię, jak na przykład jakiś element dany jest przykręcony na jednakowe śruby. Mówcie o mnie co chcecie, ale pod tym względem no, to jest takie moje takie zboczenie, że muszą być jednakowe śruby na danym elemencie, bo nienawidzę tego, jak na przykład odkręcam, że tą osłonę odkręcałem, to chyba 4 czy 5 albo 6 kluczy musiałem, żeby tą osłonę odkręcić, bo był taki miszmasz, że nie pytajcie. To katastrofa. Tu były i tak na 12 klucz, na 13, na 14, na 15, także teraz jest tylko na 13 i jest spokój. Tak samo zobaczcie, wszędzie są nowe śruby pozakładane, wszędzie są nowe śruby. Tam, gdzie czy można było, są nowe zastosowane, z tego względu, że stare poprzeciągane, pourywane i w ogóle to każda z innej parafii, a ja nie lubię tego. Tak samo, a tutaj zobaczcie, tu na razie są dwie śruby skręcone z tego względu, że on mi chwilę pochodzi, chcę zdjąć to koło zamachowe i zobaczyć, czy tam czasem się nie poci, bo tam mam jakieś małe zastrzeżenia co do tego uszczelniacza, bo on jakby tak co do końca tak nie siedzi, no ale zobaczymy, on parę minut pochodzi, sobie na spokojnie to jeszcze raz zdiagnozuję i tyle. No i co tu jeszcze wiele powiedzieć? Zawory wyregulowane. Sący 0,20, wydechowy 0,25. Różnie ludzie różnie regulują. Ja tak reguluję w 30. Z tego co wyczytałem w instrukcji obsługi, jest sący i wydech chyba tak samo, ale nie wiem do końca, czy to oby na pewno jest prawda. Jeśli się mylę, poprawcie mnie. No i co? Będziemy palić. Co? Wprowadzić chwilę grozy? A więc tak. Czy papudrak złożył ten silnik? Czy on odpali? Czy wszystko będzie grało? Czy nie będzie z niego się lał olej strumieniami? Dowiecie się po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.